To jest nasze, jeszcze raz sobie zróbmy, jest nasze raz, dwa, teraz zawijam się do partnera. Od lewej nogi mam pierwszy krok, będę miała trzy kroczki, idę tak jakbym się zawijała na swoją lewą rękę. To jest raz, dwa, trzy, tak? I zatrzymałam się obok partnera. Podajemy sobie tutaj ręce, jesteśmy blisko i dalej będziemy mieli wychylenie. Panowie, jak widzieliście, ja tylko wróciłem nad nogę prawą, tak żebym był blisko Pauliny. Pilnujemy tego, żeby mieć właściwie kontakt w biodrach przede wszystkim. Dochwytujemy drugą ręką i robimy taki przysiad, nie za duży, na lewej nodze. Mhm. Odstawiamy partnerki. Jeszcze dla pań, bo oczywiście bardzo ważne jest to, żebyście tutaj się spotkali biodrami. I drogie panie, znowu wyprostowane, lekko usztywnione, dlatego że jeżeli będziecie luźne, to po prostu mogą wam odjechać nóżki. Panowie, też nie schodźcie zbyt nisko, tak żeby właśnie partnerki nie straciły bardzo równowagi. Okay? Czyli jeszcze raz wyprostowani, lekko schodzimy w dół, możecie się na siebie popatrzeć, wracam i panowie odstawiają dziewczyny do pionu. Mhm. Następnie lewa ręka, panowie, idzie do góry i prowadzimy obrót partnerki pod ręką. Jeden obrót, drugi obrót, prawa ręka na koniec puszcza i będziemy wchodzić do ramy. Tutaj jest też takie miejsce, zobaczcie jeszcze póki przy panach jesteśmy, że ja skończyłem blisko partnerki, teraz jak ona się obraca, może być tak, że ja sobie muszę tutaj też dać takie dwa malutkie kroczki, żeby dopasować odległość. Dziewczynom jest się łatwiej obracać, jak mogą ten kroczek sobie zrobić, wtedy ja po prostu dostawiam takie bardzo małe kroczki, tylko po to, żeby nam się dystans i odległość zgadzały, natomiast potem ładnie, obszernym ruchem wchodzę do ramy. Tak, ja podczas obrotu oczywiście robię malutkie kroczki w miejscu i panowie tam nas obracają. Mhm. Tak, jeszcze myślę, czy coś jeszcze tutaj jest jakiś sekret. Jak obracam, to cały czas panowie działam lewą ręką, lewą w międzyczasie prawa. Po prostu naturalnie musi się puścić i lądujemy naprzeciwko siebie, stajemy w ramię.